Agrosalon 2014 to moskiewska wystawa maszyn rolniczych, która od 4 lat jest targową rolniczą mekką dla zachodniej części Eurazji. Agrosalon to międzynarodowa wystawa maszyn i urządzeń rolniczych odbywająca się co 2 lata w największym centrum targowym w Rosji, Krokus Expo, zlokalizowanym w północno-zachodniej części jej stolicy. W porównaniu do innych imprez nie zauważymy na tych targach tłumów, gdyż ta dedykowana jest głównie spotkaniom na poziomie producent-dealer. Nie oznacza to też, że nie było na niej osób bliżej związanych z rolnictwem. Były. Mają one jednak bardzo sprecyzowane oczekiwania i miejsca, które chcą odwiedzić. O ile w naszych warunkach 6-metrowej szerokości agregaty są uważane jako duże, to w tamtych regionach od takiej szerokości dopiero zaczyna się oferta. W wystawianych na agrosalonie maszynach uprawowych oraz siewnych dała się wyraźnie zauważyć duża, minimalna wielkość maszyn, o których w ogóle warto rozmawiać, przy areałach gospodarstw liczących tysiące hektarów, a takie są powszechne w tych stronach. Nikogo tutaj nie dziwią narzędzia uprawowe i maszyny o szerokościach roboczych sięgających 12 czy ponad 15 metrów. Na moskiewskiej wystawie zauważyliśmy także dużą liczbę pługów, co w dobie dużego zainteresowania uprawą bezorkową wydaje się dość nietypowe. Trzeba przyznać, że liczba korpusów niektórych z nich może sprawiać wrażenie, że praca takim pługiem jest wręcz nierealna przy skromnych możliwościach trakcyjnych, jakie dają nawet nowoczesne systemy jezdne ciągników rolniczych. W Moskwie zaprezentowano także maszyny dla mniejszych ciągników. Były to m.in. polskie siewniki o szerokości roboczej 4 metrów, Cayenne oraz Poronez, produkowane przez Unię Group. Prostsze maszyny siewne pokazała również firma Pöttinger, prezentująca 4-metrowy siewnik Vitasem 402. Choć praca rolnika na wschodzie kojarzy się zazwyczaj z ciągnikiem gąsienicowym, to w ofercie firm obecnych na moskiewskiej wystawie przeważały traktory kołowe z możliwością pracy na kołach bliźniaczych. Tendencja zmian technologii i stosowanie szerszych narzędzi uprawowych, ale o mniejszym relatywnie zapotrzebowaniu na moc, w większości pozwala na pracę końmi pociągowymi o kołowych systemach trakcji. Na wystawie obecne były także ciągniki mniej znanych na naszym rynku marek, jak m.in. HTZ, Belarus, Terion oraz Kirowiec. Rosyjska wystawa maszyn rolniczych obfituje wiele nowości, szczególnie wśród maszyn żniwnych. Szeroką paletę nowoczesnych rozwiązań zaprezentował m.in. rosyjski producent Rostselmasz oraz białoruski producent Gomselmasz. Ten ostatni pokazał kombajn zbożowy Palese GS16. To obecnie największy model kombajnu w ofercie tej białoruskiej fabryki.